dzisiejszym odcinku. Dziś zrecenzuję telefon Samsung SGHU900. Z przodu widać kamerkę do wideorozmów, głośnik, logo, wyświetlacz, dotykowy panel sterowania, klawiatura oraz mikrofon. Z tyłu znajduje się aparat, lusterko, lampa oraz logo Samsung. Z prawej strony umieszczono przycisk aparatu oraz port na karty pamięci. Natomiast z lewej przyciski regulacji głośności oraz port ładowarki. U góry jak na dole nie ma nic. Telefon jest wykonany z szczotkowanego aluminium oraz kawałek z plastiku. Bateria to litowo-jonowy produkt o pojemności 880 mAh. Procesor to jednostka o nieznanej nazwie. Wyświetlacz został wykonany w technologii TFT o rozdzielczości 240x320 pikseli oraz wyświetla 16 milionów kolorów. System to autorski wytwór o nieznanej nazwie. Aparat fotograficzny 5 megapikseli robi zdjęcia w rozdzielczości 2560x1920 pikseli. Przedni aparat VGA jest przeznaczony do wideorozmów. Drugą multimedią jest nieaktywny internet WAP. Telefon obsługuje karty pamięci. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji do jakiej pojemności. Komunikacja może odbyć się poprzez rozmowy, SMS-y, MMS-y, MS-y oraz Bluetooth.
Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.